Cześć, dziś podzielę się z Wami swoją opinią na temat szczotki Foreo Issa. Dostałam ją do testów, co nie zmienia faktu, że opinia będzie szczera, więc o to nie musicie się nigdy martwić. Jeśli chodzi o wstępną specyfikację, jest to szczoteczka elektryczna, soniczna. Są dwa rodzaje, jest szczoteczka właśnie taką jak ja mam, czyli ta większa, oraz jest jeszcze mini, która jest bardziej polecana dla dzieci. Jeśli chodzi o tę większą, to ona ma 11 tysięcy pulsacji na sekundę, a ta mniejsza 9 tysięcy. Szczoteczka jest wykonana ze specjalnego silikonu, dzięki któremu jest oczywiście wodoodporna, długotrwała i co najważniejsze higieniczna, ponieważ dzięki temu, że jest właśnie stworzona z tego silikonu, to głowicę, tą główkę można wymieniać raz na rok, także naprawdę super. Ogólnie ten produkt kosztuje 720 zł, można go dostać w Douglasie oraz na stronie Foreo. Jeżeli chodzi o koszt głowicy, to ona kosztuje 80 zł, z tego co kojarzę. Także też to nie jest aż tak drogo, jeżeli chodzi o zakup raz na rok. Cena tej mniejszej szczoteczki to 400 zł. Ogromnym plusem tej szczotki jest to, że można ją ładować raz na pół roku, także starczy na bardzo, bardzo długo i nie zużywa aż tak bardzo dużo prądu. Następnym plusem to to, że ona wyznacza, jak długo mamy myć zęby. Czyli ogólnie cały zabieg mycia zębów ma trwać 2 minuty, czyli po 30 sekund na każdą część uzębienia. W tej szczotce można ustawić 8 poziomów intensywności pulsacji. Ogólnie takim celem stworzenia tej szczotki było to, by pielęgnować jamę ustną 360 stopni, czyli nie tylko zęby, ale masujemy również dziąsła, pobudzamy cyrkulację krwi i dodatkowo czyścimy główką boczne ścianki i język. Ja akurat rzadko z tej funkcji korzystam, jakoś ciągle o tym zapominam. Ok, teraz przechodzę do praktycznie najważniejszego, czyli do mojej opinii na jej temat. Także zaczynając od początku, gdy zaczęłam jej używać jakoś około 4 dni, miałam wrażenie, że ta szczotka nie doczyszcza to za bardzo, nie doczyszcza do końca moich zębów, czułam jeszcze jakiś taki osad po umyciu zębów od razu. Ale nie zwracałam uwagi na timer, który pokazuje, jak długo mam myć swoje zęby, tylko wiecie, myłam tak sobie, jak mi się podobało. I oczywiście było to krócej niż właśnie ta szczotka wskazywała. Gdy zaczęłam myć zęby, tak jak właśnie już ona wskazywała konkretnie, gdy mi sygnalizowała, że mam przejść do następnej części zębów, to tak robiłam. I już było lepiej, jednak nadal nie uważam, by te zęby były idealnie czyste. Najlepiej by było używać tej szczotki 3 razy dziennie. Wtedy myślę, że te zęby byłyby utrzymane w idealnym stanie. Ogromnym dla mnie plusem jest to, że ta szczotka właśnie dzięki tym ząbkom takim silikonowym jest bardzo delikatna dla dziąseł. Ja mam wrażliwe zęby, wrażliwe dziąsła i nigdy przenigdy nie krwawiły mi zęby właściwie dziąsła, co zdarzało się nieraz przy szczotce elektrycznej, gdy po prostu za wysoko mi się wyjechało na dziąsła, ponieważ szczotki elektryczne są dosyć intensywne i mocne. Ta szczotka jest delikatniejsza właśnie od nich. I właśnie to jest ogromnym plusem i najbardziej polecałabym właśnie tę szczotkę osobom, które mają wrażliwe dziąsła, wrażliwe zęby, ponieważ gdy używam szczotki elektrycznej, to nie mogę jej używać 2 razy dziennie, tylko mogę raz, ponieważ te zęby są wtedy bardzo podrażnione, bolą mnie, źle się czuję, więc najlepszym dla mnie rozwiązaniem jest to, by raz dziennie używać szczotki elektrycznej, a drugi raz używać szczotki właśnie takiej sonicznej, dzięki czemu właśnie te zęby nie są aż tak bardzo podrażnione i czyste. Początkowo ciężko jest się przyzwyczaić do tej wielkości szczotki, ponieważ jest dosyć spora, jak na moją szczękę akurat. Ponieważ jak wcześniej używałam szczotki elektrycznej, to ona jest bardzo malutka, wiecie, to są malutkie te szczoteczki. Jest chyba większe nawet od tych zwykłych szczotek. I też małym minusem jest to, że nie w każdy zakątek moich zębów mogę dotrzeć tą szczotką, ponieważ ja lubię po prostu dotrzeć do każdego miejsca w mojej szczęce, w moich zębach. A tą szczotką nie, mam wrażenie, że nie do każdego miejsca mogę dotrzeć. Na pewno dużym plusem jest to, że nie trzeba tej szczotki wymieniać zbyt często, ponieważ jeżeli chodzi o szczotki naturalne, o te szczotki zwykłe, to trzeba jednak je wymieniać mniej więcej co 2-3 miesiące, a tutaj można tę szczotkę wymienić raz na rok, także musi być faktycznie bardzo higieniczna. I fajne jest to, że nie trzeba jej ładować zbyt często, także to jest ogromny plus, ponieważ jeżeli chodzi o szczotki elektryczne, to na przykład jak trzeba ładować tę szczotkę, myślę, że raz na tydzień, to ona się ładuje dzień i noc i po prostu to jest bardzo, bardzo długo. Jeżeli chodzi jeszcze o budowę tej szczotki, to w ogóle zapomniałam wspomnieć o tym, że na początku powinnam o tym powiedzieć,
że ma bardzo ładny designerski kształt, można sobie wybrać kolor i wygląda bardzo nowocześnie, co mi się bardzo podoba, jest bardzo oryginalna i od razu wiadomo, z jakiej marki to jest. Także podsumowując, polecam tę szczotkę głównie osobom, które mają wrażliwe dziąsła, wrażliwe zęby bądź implanty. Jest to bardziej gadżet niż rzecz, którą każdy z Was powinien mieć. Tym bardziej, jeżeli macie twarde zęby, mocne, to dla Was będzie ta szczotka, myślę, że za słaba. Także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o te recenzje. Także tak, do zobaczenia następnym razem. Cześć!